Na potrzeby dzisiejszego odcinka strzadłem do tych mroczniejszych odmętów internetu w celu odnalezienia jednych z najdziwniejszych i najbardziej przerażających rzeczy, jakie w ogóle można w tym internecie odnaleźć. Tak więc dzisiaj zajmiemy się mroczną historią o Kubusiu Puchatku, który zmarł ze względu na przedawkowanie miodu. Tak, internet faktycznie stworzył coś takiego. Przygnębiającą historię Simpsonów, kiedy Homera opuścili absolutnie wszyscy. Historię o przerażającym jabłku mordercy, tak, coś takiego również istnieje. Czy też na Smiledoga, który chce rozprzestrzenić swoją wiadomość po całym świecie. Siema, Mondar z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Nim zacznie, wpadnijcie na mojego Instagrama, linka macie w opisie, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Zacznijmy od mocno mrocznej animacji pochodzącej z kanału Explosion o nazwie Puch Fantastic Adventure, czyli Fantastyczna Przygoda Puchatka. Jeżeli dobrze pamiętacie, Kubuś Puchatek to wielka bajka dzieciństwa i bardzo słaby i gówniany horror obecnych czasów, ale... Może zapomnijmy o tym głównie? W każdym razie, jeżeli chodzi o jakieś posrane czy tajnie niepokojące rzeczy z Kubusiem Puchatkiem, które są interesujące, to jest właśnie jedna z nich. Jest to fanowska animacja o bardzo mrocznej tematyce. Deep in the 10 million acre wood, who is reading the daily newspaper? The council has shut down Pooh's electricity. Not again! Tak więc wszystko zaczyna się w 100-milowym lesie od chatki Kubusia Puchatka. Tylko różnica jest taka, że wszystko jest tutaj dość niepokojące. Całość wygląda jak stara kaseta VHS, a w tle słyszymy głos narratora, który jest mocno zdystortowany i trochę brzmi, jakby został wyjęty żywcem z jakiegoś analog horroru. Okazuje się, że w chatce Puchatka odcięli prąd, ponieważ ten od 2 miesięcy nie zapłacił rachunków. Następnie widzimy Puchatka w innym miejscu, jak je swój ulubiony przysmak, czyli miód. Który ten oczywiście bardzo kocha, aczkolwiek narrator mówi, że ten miód jest przeterminowany od 49 lat. Przez co teraz Puchatek przechodzi przez lekką traumę. Przez co następnie zatruty trafia do szpitala, gdzie wyraża swoją nadzieję, żeby szybko wyzdrowiał. Aczkolwiek wówczas narrator wtrąca, że niegrzeczny prosiaczek zamienił płyn w kroplówce dożylnej kwasami akumulatorowymi. Przez co następnie po mocno niepokojącej sekwencji Puchatek umiera. Tak, zdecydowanie to było mocne i bardzo niszczące dzieciństwo. Aczkolwiek spokojnie, to nie koniec, ponieważ na tym kanale znajduje się jeszcze co najmniej bardzo sporo podobnego kontentu związanego z innymi kreskówkami albo bajkami. I przedstawię wam jeszcze właśnie kilka z tego typu rzeczy. Być może nie do końca chodzi tutaj o bajkę dla dzieci, aczkolwiek na kanale znajduje się materiał o Simpsonach, Life Well Wasted, czyli dobrze zmarnowane życie. I muszę to przedstawić ze względu na moją mocną miłość do Simpsonów. I wonder where my family has gotten off to. Tak więc wszystko zaczyna się od znajomego intra, które jednak jest przetworzone na bardziej niepokojące. A chwilę później spotykamy Homera, który siedzi na kanapie w swoim pokoju, zastanawiając się jednocześnie, gdzie poszła jego rodzina. Następnie wychodzi z domu i po rozmowie z Nedem okazuje się, że jego rodzina go opuściła, a Homer został sam. I to jest serio mroczne. Jeżeli oglądaliście sam serial, to chyba wiecie, o co mi chodzi. Homer to nie była zbyt przykładna osoba w jakiejkolwiek sferze życia. They're gone, Homer. They left you behind. Simply put, you could no longer provide for them. I tutaj Homer po prostu zostaje sam. I chociaż cały materiał jest dość krótki, na pierwszy rzut oka może się wydać jakiś, nie wiem, niekompletny, to niesie za sobą coś mrocznego i w gruncie rzeczy niepokojącego. Aczkolwiek jeżeli już chodzi o rzeczy niepokojogenne, to jeżeli jesteście trochę starszymi widzami tego kanału, najpewniej pamiętacie, jak jeszcze te 4 lata temu nagrywałem o Happy Happy. Tak się stało, że na YouTubie pojawiła się nowa wersja tego wszystkiego, odtworzona od samego początku przez gościa z kanału Vibing Leaf, który tworzy tak jakby remake'i starych creepypast pod postacią dobrze wyglądającego filmu. Tak się składa, że na jego kanale znajduje się materiał o Happy Happy, czyli starej, zagnionej, zapomnianej kreskówce powiązanej z jabłkiem, które mordowało dzieci. Jeżeli to was interesuje, to może przejdźmy już do sedna. Wszystko zaczyna się od odcinka pierwszego, czyli Happy Gifts. Wesołe prezenty. Oh, hello there, friend. I've missed you.
I hope your day was good indeed. Today, as we usually do, we will be spreading some life lessons. Wszystko rozpoczyna się od tytułowego Happy'ego Epiego, czyli jabłka, które jest głównym bohaterem slash prowadzącym tejże bajki, który właśnie zwraca się do dzieci, które podobno właśnie oglądają tą bajkę, a przynajmniej miały, póki nie została, nie wiem, zbanowana czy coś. Następnie Epi chce spotkać się ze swoim przyjacielem, który nie był szczęśliwy od pewnego czasu, a więc przenosi się do czerwonego vana, a później wchodzi do środka. Przyjaciel ten napisał do niego wcześniej list, gdzie stwierdził, że nie był szczęśliwy od dłuższego czasu, a więc Happy chce mu teraz pomóc. Oh, hello there, my friend. I received your letter and came in here to help you. Certainly unfamiliar, aren't you? How did you get into my house? It's me. Happy. Happy. As I mentioned earlier, we received your letter about being sad. Natomiast przyjaciel twierdzi, że nie zna Happy'ego i że ten włamał mu się do domu. To jest ten cały uninvited intruder. Aczkolwiek po chwili ci dogadują się i Epi, żeby uczynić swojego przyjaciela szczęśliwym, nakazuje mu dać prezent bezdomnemu. Ten również to robi, a następnie oboje spotykają się na wzgórzu, oglądają się słońca i wszystko dobiega końca w bardzo szczęśliwy sposób. I oczywiście na pierwszy rzut oka jakiegoś pierwiastku chorego gówna to w tym wszystkim nie ma. Aczkolwiek coś powstało właśnie na podstawie tych starych odcinków jeszcze z 99 roku, które właśnie pochodziły z bajki Happy Happy. Bajki, która ma dość mroczny background za sobą. Generalnie historia jest taka, że odcinki pojawiły się w latach 90, dokładnie w 1999 roku i były emitowane na Nickelodeon i od samego początku Happy Happy był względnie normalny, w sensie w swoich odcinkach uczył dzieci jak być dobrymi ludźmi, aczkolwiek później zmieniał się w coraz gorszą postać, zachowywał się coraz gorzej, aż w końcu trochę czasu po emisji pierwszego odcinka Nickelodeon ostatecznie zdjęło to show. I już nigdy więcej nie zostało ono wyemitowane, aczkolwiek dobrzy rodzice nagrali co niektóre z tych odcinków i opublikowali je w internecie, gdzie między innymi widzieliśmy historię, jak jabłko staje się seryjnym mordercą dzieci. I tak, coś takiego nigdy nie istniało, w sensie nie było Happy'ego Epiego tak naprawdę. Nigdy coś takiego nie było emitowane na Nickelodeon, a całość powstała tylko i wyłącznie dla creepypasty typu zaginione odcinki bajek dla dzieci. I w sumie większość community trochę miesza tę pastę z błotem, twierdząc, że jest to jedna z gorszych w swoim gatunku, no ale jako taka tam część tej kultury jest całkiem spoko. W sensie nic nadzwyczajnego to nie jest, aczkolwiek ten odcinek, który właśnie wam pokazałem, jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony i faktycznie niepokojące. Podobnych rzeczy na tym samym kanale znajduje się jeszcze materiał związany ze Smile Dogiem. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to o tym także nagrywałem swego czasu. Plus całkiem niedawno Skubany stał się całkiem viralowy na TikToku, kiedy ludzie czytali tą jedną pastę, czyli ten pies patrzy się na mnie od godziny i nie mam pojęcia, co mam zrobić. Tak więc ten odcinek rozpoczyna się w dość dziwny sposób, od człowieka, który bardzo mocno śmieje się oglądając coś. Jednocześnie jego śmiechy są przerywane mocno zakłóconymi obrazkami tego człowieka. Aż w końcu później na ekranie pojawia się sam Smiledog, twierdząc, że wyglądamy na bardzo samotnych, aczkolwiek on jest w stanie nam pomóc. I mówi, że pod warunkiem, że będziemy rozprzestrzeniać jego wiadomość po świecie, ten będzie dawał nam uśmiech, ponieważ nasz uśmiech jest najcenniejszą rzeczą na świecie. Następnie swoim dość mrocznym głosem kontynuuje szerzenie swojej wiadomości. Dodatkowo coraz bliżej widzimy jego bardzo mroczną mordkę. Ostatecznie wszystko dobiega końca i zdecydowanie połączenie tego wszystkiego w tym filmie jest creepy as fuck. Po prostu spójrzcie na niego, na to co on gada, na to jak wygląda, na to jak jest to zmontowane i jaka muzyka gra w tle. No, ostro ciężka sprawa imo. To były jedne z dziwniejszych rzeczy, jakie znalazłem, zagłębiając się w te trochę mroczniejsze dna internetu. Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach na dole i czy chcecie zobaczyć więcej tego typu rzeczy. Wpadnijcie też na mojego Instagrama, link w opisie.